Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj temat o zieleni, więc postanowiłem wziąć was na spacer. Tak, zdarzyło mi się zapalić marihuanę w ostatnim czasie. Wiem, że zabrzmi to może niedorzecznie, ale zdarzyło się to przez przypadek. Wiem, że zabrzmi to może jeszcze bardziej niedorzecznie, ale nie po raz pierwszy zdarzyło mi się to przez przypadek. Za pierwszym razem, który miał miejsce ponad rok temu, było to bardziej tragiczne w skutkach. Niemniej tym razem było coś, co zaowocowało taką mini psychozę. I żeby streścić wam historię i jakby może nie do końca zrozumiecie jej niedorzeczność, ale zrozumiecie, jak mogłem się pomylić. Niemniej jeden z moich przyjaciół miał dosłownie resztkę marihuany bez THC. Tak, istnieje coś takiego. Miał taką marihuanę, która bardziej służy do wyluzowania, czy może dla kogoś, kto rzuca trawkę, żeby się wyluzować. Można ją kupić po prostu w jakimś sklepie z ziołami, jest to legalne tutaj, chyba wszędzie. I on mi powiedział, że ma jeszcze na jednego jointa tej marihuany i przyniósł ją, skręciliśmy, zapaliliśmy, nic się nie stało. Ale w międzyczasie, czego nie zarejestrowałem będąc na imprezie, jak siedzieliśmy na tarasie wokół stołu wszyscy, nie zarejestrowałem, że drugi z moich sąsiadów przyniósł normalną marihuanę i kolejnego jointa skręcił już ze zwykłej, regularnej marihuany. I tak się zdarzyło, że kiedy dotarł do mnie ten joint, nie zjarałem go wcale dużo, wziąłem dwa buchy jedynie. Niemniej już po prostu to było dla mnie jak taki kop na księżyc, aż moja wrażliwość mnie bardzo zdziwiła w tym momencie, bo jestem niesamowicie wrażliwy na marihuanę. Nie wiem, czy jest to związane bezpośrednio z psychotropami, które biorę, czy może bardziej z samym faktem, że mam w sobie, nazwijmy to zaburzenie psychiczne. Niemniej to był jak taki kop na księżyc właśnie. I nie było to do końca negatywne, ale cały czas jakby z tyłu mojej głowy, kiedy się to działo, to coś, co mogę określić jako, nie wiem, rozmycie się świadomości, rozpłynięcie się w rzeczywistości, nie wiem, jak to powiedzieć, czy może w iluzji. Cały czas z mojej głowy było coś takiego, że to może być początek psychozy, bo jakby ten mechanizm był bardzo podobny, jakby te myśli, to jak mój... To może głupio zabrzmi, jak mój mózg się czuł, w tym momencie, jak pracował, jak wytwarzał skojarzenia po prostu w sposób kompletnie ekscesywny, jakby jak po prostu jak był jak po prostu silnik, w którym ktoś wciska gaz do dechy, gdzie nie ma potrzeby, na wolnych obrotach. Po prostu wyłapywałem rzeczy z rzeczywistości, łączyłem je ze sobą, odpowiadałem sobie, ciągi myślowe tworzyły mi się w głowie. Starałem się rozkminiać jakieś rzeczy, które nie miały ze sobą żadnego powiązania. A to wszystko się działo na przestrzeni, nie wiem, paru sekund, paru dziesięciu sekund. Potem cała sytuacja zaczęła mnie jakby pochłaniać. Większość osób wtedy paliła tą marihuanę, więc oni pewnie też byli w jakichś odleczanych stanach, ale byli bardziej w sobie chyba. Wiem, że nic dziwacznego nie robiłem, bo potem pytałem się moich znajomych i potem nawet im powiedziałem, że kurde, powiedziałem moim znajomym, ty wiesz, że ja mam te zaburzenia i że nie powinienem zdecydowanie palić normalnej trawki, że to było ryzykowne. No ale on właśnie nie był świadomy tego, że ja nie jestem świadomy tego, że palę zwykłego jointa. W każdym razie, coś chcę powiedzieć, to w pewnym momencie, jak siedziałem na krześle, w pewnym momencie mój znajomy, który coś mówił głośniej, bardziej z taką pewnością siebie, jakby wydawało mi się, że ja nie jestem sobą, że jakby jestem nim w tym momencie, tym jego głosem i tą myślą, która do mnie trafia. Z drugiej strony pamiętam, że przez przypadek paczka tytoniu spadła na podłogę, ja ją wziąłem, powąchałem i też ten zapach jakby tak we mnie wyniknął, że tak jakby to nie ja byłem tym wąchającym, tylko ja byłem tym zapachem, który do mnie dochodzi. No były to takie niemalże mistyczne przeżycia, ale cały czas towarzyszył im ten strach, chyba najgorszy taki strach, że to nie minie, że ja cały czas będę taki odleciany. I w momencie, jak się jeszcze kładłem spać tej nocy, bardzo się bałem, modliłem się, żebym następnego dnia już tego nie miał. I tak się zdarzyło, że jak się rano obudziłem, to jeszcze trochę jakby nią trzepało, no nie wiem, jak to określam, taki szampan w głowie. Jeszcze trochę tego szampanu w głowie miałem
Ale już po południu, jak zjadłem lunch, to jakby wszystko przyszło do normy, więc generalnie nic się poważnego nie stało. Też nie zwiększałem sobie dawki na ten wieczór. Wziąłem normalnie 5 mg, tak jak biorę. Ale pewnie gdyby ta faza nie ustąpiła, to zdecydowanie bym zwiększał dawkę w następnych dniach. Niemniej wszystko szybko minęło. To były jedynie dwa buchy, koniec skręta i co mogę powiedzieć? Nie róbcie tego. I jeśli jesteście wrażliwi psychicznie, jeśli oglądacie to i macie podobne problemy z takich, nazwijmy to, z dziedziny psychotycznych czy schizofrenicznych, nie róbcie tego. Jakby wasze życie pewnie już do tej pory było dużo bardziej barwne niż jakiekolwiek haje potrawkowe. Nie warto ryzykować po prostu. Ten strach był tak przerażający, że to się może napędzić i jakby nie wypuścić mnie z siebie, ta jazda, nazwijmy to, że wiem, że nigdy więcej tego nie powtórzę też. I też radzę wam. A co do... jeszcze może się wypowiem, jak już ktoś mnie pewnie ogląda w tym momencie. Co do legalizacji marihuany, to mówię i tak, i nie. Jestem bardziej za edukacją niż w pierwszej kolejności, a potem legalizacją. Tak, mam wrażenie, że w tych marszach wyzwolenia konopi to najgłośniej krzyczą ci, którzy są najbardziej od tej marii zniewoleni. I to jest takie paradoksalne trochę, że... no nie wiem, możemy popatrzeć na naszych południowych sąsiadów Czechów i czy faktycznie im to przyniosło takie benefity, ta depenalizacja w ich przypadku. Na pewno łatwiej się żyje palaczom, ale pytanie, czy społeczeństwo nie głupieje trochę przez to. Słyszałem takie zdania, słyszałem jakieś takie opinie o tym, że dzieciaki w szkołach po prostu głupieją, bo jarają na każdej przerwie skręta i po prostu sobie lasują mózgi. Więc też wydaje mi się, że ktoś, po prostu trzeba wiedzieć, jak to robić, jeśli się to robi, i znać swoje granice. Też wydaje mi się, że kontrolować siebie i jakąś taką higienę mieć po prostu w spożywaniu, w używaniu tej marihuany, jeśli się to robi. Generalnie nie jestem przeciwnikiem, ale nie jestem też jakimś, kurczę, promotorem i ambasadorem trawy. W każdym razie wiem, że dla mnie i, jak podejrzewam, dla wszystkich osób, które mają jakieś skrzywienia psychiczne, niech to nie brzmi źle, skrzywienia mogą być w sumie dobre, to jak najbardziej trzeba to odstawić po prostu, bo to jest po prostu taka pigułka psychotyczna. Nie antypsychotyczna, tylko psychotyczna, która w moim przypadku... Ta wrażliwość teraz jest już ogromna. W przeszłości paliłem większej ilości marihuany, byłem odporniejszy. Teraz po prostu to jest jak szkoza w pigułce. Tak mogę powiedzieć. Tak więc uważajcie. A co więcej, nawet tacy znakomici artyści, którzy lubowali się z używaniu tego zielonego specyfiku, rzucają go i jakby... Mówię tu o raperze Ostrym, który... wydaje mi się, że gdyby mógł cofnąć czas, to zrobiłby to wcześniej. W sensie wcześniej by zrzucił trawę. Mała dogrywka na koniec o tym, że nie tylko słynni raperzy rzucają marihuany i nagrywają o tym kawałki. Robią to też ci mniej sławni. Mówię tu o moim przyjacielu Mikołaju, którego możecie znaleźć pod pseudonimem Nikos Obrazoburca. I bardzo wam polecam w temacie, żeby posłuchać jego kawałka Marianna, który właśnie o tym traktuje. No i też zapoznać się z resztą jego muzyki, która uważam, że jest bardzo dobra. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!